Dokładnie dzisiaj, 26 kwietnia, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie obchodzi 20-lecie swojego istnienia po reaktywacji. Jubileusz ten to główny powód zorganizowania w Starogardzie Krajowego Zjazdu Delegatów Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Bractwo w Starogardzie, a kiedyś w Starigrodzie, istnieje od 1351 roku. Tak więc za nami szmat praktycznie prawie 7 wieków, o ile w tej chwili sobie policzę, około 680 kilka lat. Konferencja prasowa zorganizowana w Starogardzkim Ratuszu przez Zarząd Bractwa dotyczyła głównie omówienia i zaproszenia na czerwcowy zjazd, ale nie tylko. Z okazji 20-lecia istnienia Bractwo postanowiło o wykonanie specjalnej tablicy okolicznościowej, która umieszczona zostanie na rondzie imieniem Bractwa Kurkowego. Jest to tablica stosunkowo pokaźna, wykonana z pięknego kamienia i już niedługo, 3 maja, w ramach miejskich obchodów Konstytucji 3 maja nastąpi może nie otwarcie tego ronda, bo to rondo istnieje, ale właśnie odsłonięcie tej tablicy, która, jak powiedziałem, będzie tak wyglądała, a nie inaczej. Bliżej Państwu już nie będę opowiadał, co się na niej znajduje, bo to jest oczywiście niespodzianka. Niespodzianka tak chroniona, że nawet wczoraj wieczorem, w przeddzień jubileuszu Bractwa, tablicy na rondzie jeszcze nie było. Na pewno zobaczyć ją będzie można 3 maja o 10:30, kiedy to zostanie uroczyście odsłonięta. Kolejnym punktem konferencji było omówienie programu zjazdu delegatów w dniach 8 i 9 czerwca tego roku oraz specjalny komunikat dla mieszkańców. W Polsce przyjęło się, że społeczeństwo danej miejscowości, wsi, miasta, miasteczka uczestniczyło w strzelaniach brackich. My też chcemy i w sobotę, czyli 8 czerwca, jak i 9 czerwca, czyli w niedzielę, dla mieszkańców, jak powiedziałem, Starogardu i powiatu i wszystkich gości, którzy się pojawią na tych strzelaniach, zrobi strzelanie do kura. Ci, co wiedzą, to jest strzelanie do kura, jest to najlepsze strzelanie, jakie może być. Zabawne, nieprzewidywalne. A o szczegółach będziemy informować w późniejszym terminie. Do widzenia, dziękujemy.